Cześć i czołem, Kromka z Rosołem. Mamy drugiego delikwenta z klanu RDGG o niku Kekette. Kekette. Jest to Francuz i w sumie brzmi to jak taka żabojad, żaba. Kekette. Kekette. No i od czego się zaczęło? Mamy mapkę Old Town. Oczywiście PvP, jak zawsze, przeważnie. No i znowu muszę w sumie nagrywać z ekranu, dlatego że wspaniałe Sony coś schrzaniło i czasami się filmik nagra dobrze, MP4 z kodekami, a czasami nie. No i mamy. Jadę sobie. Tutaj jest bez dźwięku, dlatego że no, dźwięk się nagrywa. Nie chcielibyście, o właśnie, proszę bardzo, i na tego kolesia zacząłem trąbić i no, strzelać w niego, wysyła mi sorry i co robi? Ano, robi tak, w taki sposób. Bardzo go to uraziło, że na niego zatrąbiłem, bo ja rozumiem, że ktoś przez no, w kogoś może wjechać przypadkiem, bo czasami tak jest, ale tutaj jest pusta droga, wolna przestrzeń, nie musiał mnie podjechać i zrobić tak jak zrobił. No ktoś powie, no, że przesadzam, ale tu wiecie co, to nie chodzi o przesadzanie, dlatego że mamy drugą bitwę, proszę bardzo. Kolega Kekette i jego przydupas Dr. No. I ruszamy sobie kolejną bitwę. Jest to druga bitwa. Od razu wylosowało po tamtym mieście, wylosowało mi to. I teraz wysyłają okejkę i tak dalej. Typowi prowokatorzy, idioci, tak to można powiedzieć. I proszę bardzo, co robi żabojad? No, tak to wygląda właśnie. Doktor No, przydupas, też musiał dołożyć swoje 5 groszy i jest to naprawdę drażniące. To tak drażni. Mało tego, zatrzymam to. Po tej bitwie miałem kolejną bitwę z nimi, ale niestety no, klip się po prostu nie nagrał. O, tak powiem. Zrobili to samo. Start bitwy, przewrócili mnie, no totalny po prostu debilizm, ale tak jak powiedziałem, no MMO, Massive Morons Online, tam gdzie są ludzie, tam gdzie jest wiele osób, ludzi, graczy, tam jest wielu idiotów, którzy przeszkadzają, czy chciał, czy nie chciał, czy nie wiem, czy sprawia im to frajdę, jakąś radochę, skoro tak, no to coś chyba z nimi jest nie tak, także to by było na tyle i przypuszczam, że będzie tego więcej, tyle tylko, że tu nie ma czatu, więc nie będzie to taka seria, jak miała miejsce w WoCie Kultura Polskich Graczy, no ale zawsze można popatrzeć na wariata, także to wszystko. Dzięki, na razie.